500 zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl. Cześć! Jak zapewne wszyscy, ale to dokładnie wszyscy wiecie, od pewnego czasu, od niedługiego czasu, reprezentacja Polski w piłce nożnej, czyli nasze narodowe dobro, ma nowego selekcjonera. Najpierw było dużo różnych dywagacji, kto, czy Papszun, czy Probierz, czy Urban, czy Skorża. Sprawa się wyjaśniła, Michał Probierz. No a teraz od momentu, kiedy już wiemy, że Michał Probierz jest najważniejszą osobą w polskiej piłce, po prezesie Cezarym Kuleszy, no to zaczęły się podpowiedzi fachowców, specjalistów, przeróżnych dziennikarzy, oczywiście głównie zajmujących się piłką. Kogo ten biedny selekcjoner, tak, nie pomyliłem się, kogo ten biedny selekcjoner, nie chodzi oczywiście o jego zasoby finansowe, bo pewnie są do księżyca sięgające, tak chore są płace w piłce, ma powołać na najbliższe przekurewsko trudne mecze z Wyspami Owczymi, z Mołdawią i z Czechami. No i zaczęło się. Proponuję, mówi ekspert X, nie powołać Lewandowskiego, niech przemyśli, niech odpocznie, niech zobaczy, że bez niego reprezentacja się nie rozpierdoli w kawałki. Ekspert Y mówi, ja bym powołał Lewandowskiego. Jak można nie powołać Lewandowskiego, skoro to jest najlepszy piłkarz w historii naszej piłki? Jak można Roberta ominąć w powołaniach? Co z tego, że tam coś powie? Co z tego, że ma muchy w nosie? Co z tego, że to czy tamto mu się nie podoba i potrafi w odpowiedni sobie sposób 500 razy używając w każdej wypowiedzi słówka jakby Robert, jakby Lewandowski. No ale to jest potęga, to jest Robert, to jest 90% jakby reprezentacji. Jakby reprezentacji. No, to słówko jakby, to rozpierdala mnie. Wszystko jest u niego jakby. Następny ekspert. Pomijamy nazwiska tam nazwiskami. Hej, reprezentacją jesteśmy z wami. Ja bym nie powołał Skorupskiego, bo mówiąc, że była afera premiowa, rozpierdolił atmosferę w reprezentacji. Inny mówi, a ja bym powołał, bo powiedział prawdę. Następny mówi, jest taki zawodnik zajebisty w trzeciej lidze włoskiej, nazywa się, nie tak jak się nazywa, to jest przyszłość naszej reprezentacji. Kolejny mówi, ludzie, człowieku, co ty pierdolisz? W trzeciej lidze włoskiej jest przyszłością naszej reprezentacji, Jeszcze rozumiem, żeby był w Serie A, w jakimś tam ogórkowym zespole z dołu, ale w trzeciej lidze włoskiej? Co ty pierdolisz? Weź się obudź. Następny mówi, zwoliliśmy się od Krychowiaka. O nim będzie za chwilę. Wreszcie, dlaczego tak późno? Inny ekspert mówi, ten Krychowiak był taki, jaki był, ale jaki to był wojownik, jaki to był walczak, jak on wszystko, co potrafił, dawał siebie na boisku. Tu do dyskusji. I tak dyskusja, kogo Probierz ma powołać, jedzie jak pendolino, rozpędzone z 200 na godzinę, a Probierz, Michał Probierz, prawdopodobnie jednym uchem te podpowiedzi wpuszcza, drugim wypuszcza. Prawdopodobnie ma już listę swoich kandydatów do powołania na te wyjątkowo trudne mecze, szczególnie z Wyspami Owczymi. No i być może tak z pobłażaniem się przysłuchuje tej dyskusji. Kolejny temat do tego, żeby dziennikarze, eksperci mądrzyli się, opowiadali, dyskutowali, wymachiwali rękami, sprzeczali się ze sobą, a po tej sprzeczce, żeby poszli na piwko. Bo oni się tak napierdają w tych programach, wiecie, tak jak politycy. To jest dokładnie to samo. albo prawie dokładnie to samo. Tak, co ty gadasz? Nie, nie zgadzam się z tobą. Nie zgadzam się z tobą. Co ty mówisz? Kończy się program, idą do najbliższej jakiejś tam kawiarni, restauracji. No i tam sobie mielonego zamawiają. Michał Probierz ma swój rozum. Michał Probierz udowodnił, że... Uwaga! że będąc trenerem w ogóle nie stawiał na Polaków. Że w młodzieżówce miał tych Polaków, ale wyniki z nimi miał jakie miał. To nie były jakieś wyniki rzucające na kolana. I ten biedny Michał Probierz musi teraz dokonać wyboru, żeby wszystkich zadowolić. Reprezentacyjną karierę zakończył Grzegorz Krychowiak. Bez wątpienia jest to piłkarz, był to piłkarz w kontekście reprezentacji najlepiej, ale to bezdyskusyjnie, najlepiej ubrany. Nie mówię, że najfajniej, bo to rzecz gustu, ale według Grzegorza Krychowiaka i ludzi, którzy są z modą na bieżąco, był zajebiście, mówi się, zdaje się, że się mówi, wystylizowany. Miał tak zwaną stylówę. No, każdy przyjazd Grzegorza Krychowiaka na zgrupowanie to nie była tylko wiadomość dla dziennikarzy sportowych, piłkarskich. To była również wiadomość dla wszystkich, którzy piszą o modzie. O modzie. Tak wystrojony, w takich przedziwnych futrach, w takich przedziwnych różnych swetrach, marynarkach, butach. Chciałem powiedzieć bieliźnie, ale akurat tego nie widziałem, bo niby jak miałbym widzieć, że dla Grzegorza Krychowiaka bezdyskusyjnie, tak jak dla Lewandowskiego, w całej historii polskiej piłki Lewandowski jest najlepszy, tak bezdyskusyjnie w całej historii polskiej piłki do tej pory nie było i długo nie będzie bardziej modnego, bardziej ubranego piłkarza reprezentacji. No ale powiedzmy, że to nie jest aż takie ważne, no bo te marynarki, te buty, te spodnie, te koszule, te futra, te czapki po boisku nie biegały, tylko biegał Grzegorz Krychowiak. I powiem wam szczerze, tak jak jestem kurewsko złośliwy, do pewnego czasu nawet nieźle biegał, nawet nieźle walczył. Można by powiedzieć, że były mecze, że walczył bardzo, bardzo, że w dużym stopniu decydował o jakimś tam sukcesie, drobnym, większym, w tym meczu, w którym właśnie tak walczył. I by było wszystko super, moim zdaniem oczywiście, gdyby w pewnym momencie Grzegorz Krychowiak powiedział: czuję, że już nie pociągnę, czuję, że już jestem coraz gorszy, czuję, że mi nie idzie, czuję, że staję się pośmiewiskiem, czuję, że całą winę, tak jak sam powiedział, za porażki wszyscy zwalają na mnie, nie chcę, nie chcę. Zagrałem te 70 czy ileś tam meczów reprezentacji, czy 80, w sumie to 100, w sumie to 100. I już kończę. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym. Niepokonanym. No i Grzegorz Krychowiak z jakiegoś powodu ten moment przeoczył. No i przyszedł, powiedzmy, że był to 81. mecz jego w reprezentacji. Nie ma znaczenia, czy może dwa wcześniej powinien skończyć, czy dwa później. Około 80 meczu. No i przegapił ten moment, no i później już tylko pośmiewisko. I pośmiewisko, i wpierdol Polski przez Krychowiaka. Nawet jak nie było dosłownie przez Krychowiaka. Krychowiak najgorszy, Krychowiak się przewracał, Krychowiak nie ma pojęcia, Krychowiakowi zabrakło oddechu, Krychowiak to. Ten moment pan Grzegorz Krychowiak przegapił, no i w związku z tym później już nie było tak miło i tak przyjemnie. Za to, co grał wcześniej, ok, nie było źle, ale za to, co grał później, to już żenada, żenada. 100 meczów w reprezentacji tak znikąd się nie wzięło, ale powtarzam, z 20 za dużo. Z 20 mogłoby się nie odbyć i Grzegorz Krychowiak dla mnóstwa kibiców byłby bardzo dobrym piłkarzem, a tak jest w takim tam sobie piłkarz. Teraz wracamy na polskie ligowe boiska, no i oczywiście wątek Legii. Ale nie będzie tak, że jak mogli przegrać, wiem co, co to? Nie. Tylko zadam wam kilka pytań, sami sobie na nie odpowiedzcie, może tam w komentarzach też mi podsuńcie jakieś odpowiedzi, bo ja niby wiem, ale tak chcę się z wami dzielić, bo taką więź do was czuję, tak mi jest miło, jak piszecie, dobrze, że pan się znowu pojawił, czekałem, rozweselił mi pan zjebany dzień, dzięki za to. No i właśnie, Legia no, dostała w Białymstoku, ale za to, co zrobiła kilka dni wcześniej w Szczecinie, gdzie po kapitalnym meczu, zarówno w wykonaniu Legii, jak i Pogoni, wygrała 4-3, no to niech będzie, nie wiem czy na siłę, czy nie na siłę, no nie chcę już tego ryja na tą moją Legię drzeć, że powiedzmy, że to się wyrównało. Tylko tak, mijają 3 dni, powiedzmy, że 4, bo mecz w Białymstoku był późnym wieczorem, no i z drużyny, która gra kapitalnie w Szczecinie, nie miesiąc wcześniej, przez miesiąc można formę stracić, tylko 3-3,5 dnia, no Legia w Białymstoku się kopie po czole, jest takie powiedzenie. A, bo Wszołek nie grał. A, zapomniałem. A, Żuzułę na ławce siedział. Ślisz. Ślisz. Nic mnie nie przekonuje. Powiedzmy, że to w jakimś minimalnym stopniu, bo Wszołek jest w takiej formie teraz, że w ogóle chyba sam jest zdziwiony, w jakiej jest formie. Mija 3,5 dnia i po kapitalnym meczu jest mecz bardzo słaby. Ale to nie dotyczy tylko Legii, bo uwaga, Lech Poznań rozwala w pył w środę, Raków. Mistrza Polski, po to, żeby dostać w pierdol nieprawdopodobny, również 3 dni później, od Pogoni. I to nie tam jakieś przypadkowe 1-0, tylko 5-0. Pogoń Lech 5-0, to jest dopiero w pierdol niesamowity. No dobra. Raków przegrywa z Lechem 4-1, po to, no i tam mistrz Polski jak tak przegrywa, to już samo w sobie jest dziwne. No i mija kilka dni i rozwala Radomiaka. Akurat Radomiak w tym sezonie nam gra, ale i rozwala Radomiaka. Czy znacie odpowiedź na proste pytanie? Co się wydarzyło w tych drużynach, z Legią również, albo może na czele, że mija 3-3,5 dnia i po meczach albo bardzo dobrych, albo bardzo złych, przychodzi bardzo zły, albo bardzo dobry. Jeszcze raz. Nie po miesiącu, nie po 2 miesiącach, nie po tygodniu, po 3 dniach. Kompletnie różne granie. Kompletnie. Jeszcze o Legii. Najbliższy czwartek, Liga Konferencji. Po kapitalnej grze Legii z Aston Villa, teraz wyjazd do Holandii, do drużyny Alkmaar, o której można powiedzieć, że być może nie jest lepsza od Legii. Być może nie jest, ale być może jest. Wielka niewiadoma moim zdaniem przed meczem Legii w Holandii, szczególnie po porażce w Białymstoku. Może Wszołek już się wyleczy, bo jest przeziębiony. Może trener Runajcz nie będzie eksperymentował i myślę, że nie będzie. I od pierwszej minuty wpuści najsilniejszy skład. Pytanie zadałem. Teraz postarajcie się odpowiedzieć, no i może moje horyzonty się rozszerzą. Zostawiamy piłkę, teraz 2 sprawy zupełnie z piłką niezwiązane. Słyszeliście zapewne o tragicznym wypadku na autostradzie koło Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie spłonęła rodzina, 5-letni chłopczyk. Sprawco tego wypadku, uciekłeś. Najpierw próbowano zakamuflować, kim jesteś, bo jesteś jakimś tam krewnym ważnego policjanta z Łodzi. Uciekłeś. Podobno jesteś już na Dominikanie i podobno będzie kłopot, żeby cię stamtąd do Polski sprowadzić, żebyś odpowiedział za ten zbrodniczy wyczyn przy pomocy swojego stuningowanego, jadącego 250 na godzinę BMW. Jeżeli cię tu sprowadzą, pewnie się z tym zejdzie, oby się tylko udało. Chciałbym, żebyś poniósł niesamowitą karę. Niesamowitą karę i żebyś do końca życia nie spał spokojnie, żeby cię twoje własne sumienie za spalenie trzyosobowej rodziny wskutek twojego szaleństwa na drodze męczyło, koszmarnie męczyło sumienie. Druga rzecz, panie prezydencie Zeleński, jeżeli się coś nie podoba panu i pana rodakom w postępowaniu Polski wobec pana walczącego z Rosją kraju, no to przecież pana rodacy mogą z Polski wyjechać. Nie będziemy płakać. Cześć. Zł bez ryzyka i darmowe 20 zł na mecze La Liga. Sprawdź na fuksiarz.pl.